Jesteśmy w Bukareszcie, w ekskluzywnej włoskiej restauracji. Mam tutaj rumuńskie piwo, Silfa i takie półlitrowe piwo w tej fantastycznej restauracji. Kosztuje 17 zł. Za chwilę dostanę pizzę, wam powiem, ile kosztuje moja pyszna pizza. Julia ma zupę grzybową. Zobaczcie, jaka wielka miska, za zaledwie 22 zł. Za dużą pizzę z tuńczykiem. Zapłacimy w Rumunii 47 zł. Pycha. A Julii pizza Buffalo Mozzarella kosztuje zaledwie 44 zł. Julia dzisiaj nas zaprosiła i zapłaciła 196 lejów i dała nawet pani jeszcze 15% na piwku i w sumie zapłaciła około 205 lejów. To jest ile złotych? Zaraz policzę, poczekajcie. Julia zapłaciła 175 zł za piękną imprezę. Jesteśmy bardzo najedzeni, 3 osoby. A teraz lecimy do naszego Airbnb. Jutro pogadamy o cenach w sklepach oraz może jeszcze pójdziemy gdzieś jako na śniadanie albo na kawę. To wam opowiem, ile te rzeczy tu kosztują w Budapeszcie. Do jutra. Nowy słoneczny dzień w Budapeszcie. Idziemy na kawę. I potem może jeszcze na małe zakupy do Lidla, aby wam pokazać, jakie to są ceny. No super, wygląda na to, że kawiarnia jeszcze jest zamknięta. To powiem wam tylko tyle, że cappuccino kosztuje 17 zł. Czy cappuccino 16, a latte macchiato 17 zł. Chyba pójdziemy gdzie indziej. Odkryłem jeszcze piekarnię po drodze. Chleby są po 5 lejów. Taki wielki chleb po 2,50. Tu mamy fajne chlebki 3,56 lejów. Tak to wygląda. Mamy burki po 6, po 5,50. Świeży chleb. Jak widzieliście, duży chleb w piekarni dostaniemy za 4,30 zł. Kilowy chlebek. Jestem koło Lidla i widzę, że Rumunia już wprowadziła system recyklingowy butelek plastikowych. To, co nas czeka jeszcze w Polsce, również ma być wprowadzony ten system. A teraz idę do Lidla i zobaczymy, jakie mają ceny artykułów spożywczych w Lidlu. Wziąłem dwa krosony. Krosony są po 1,30 zł. Kosztuje jeden kroson. Co tu jeszcze mamy? Chleby. Zwykły chleb, taki najtańszy, jest po 1,15 leja. Także duży chleb w Lidlu dostaniemy za 99 groszy. Mamy spaghetti bio za 4,99. To jest około 4,30 zł. Teraz przechodzimy do olejów. Najtańszy olej kosztuje
6,99. Także olej słonecznikowy dostaniemy za 6 zł. A dużą Nutellę 630 gram dostaniemy za 19 zł. Mleko 4,75, to znaczy równe 4 zł. Udka z kurczaka 600 gram 8,90 zł. A za kurczaczka w całości zapłacimy za 100 gram około 1,80 zł. Wylądowaliśmy przy serach. Ser 250 gram 8,50 zł. Mamy masło za 6,80 zł, 250 gram. Taki fajny ten Lidl tutaj, duży. Zobaczymy, w jakiej cenie są piwa. Mamy tutaj różne piwka. I mamy różne ceny oczywiście. To jest chyba to lidlowe piwo, 2,39. Ile to będzie na złotówki? Najtańsze piwo tutaj w Lidlu otrzymamy już za 2 zł, a na przykład Beck's kosztuje 4 zł. Mamy różne wina. Wina są w cenie od 8 do 20 zł. A dla miłośników whisky mamy tutaj Johnny Walker Red Label za zaledwie 68 zł. Teraz jeszcze szukam wody. Zaraz lecę do dziewczyn. Nie udało mi się załatwić kawy, także chyba później pójdziemy sobie jeszcze na kawę. Ale już mniej więcej wiecie, w jakiej cenie jest kawa tutaj w Rumunii, w restauracji. 2 litry najtańszej wody otrzymamy za 1,15, to jest 99 groszy, plus kaucja 50, to znaczy około 43 grosze zapłacimy jeszcze kaucji za butelkę. Ale fajne gruszki. Chyba wezmę sobie parę gruszek. Kilo tych gruszek kosztuje 9,40 zł. A tutaj takie przecenione jabłka rumuńskie za zaledwie 3 zł za kilo. Mandarynki też 3 zł, coś około 3 zł. Pomarańcza 8. A banany mamy tutaj po... Banany były po 7,70 zł za kilo. Powoli idę w kierunku kasy i lecę do dziewczyn. Jeszcze po drodze wam kilka rzeczy opowiem. I w rumuńskim Lidlu mamy oczywiście kasy samoobsługowe również, podobnie jak w Polsce. Nie w każdym kraju jeszcze są te kasy obsługowe, samoobsługowe w Lidlu. Na przykład w Niemczech jeszcze ich nie wprowadzono. A na parkingu w Lidlu możemy parkować 2 godziny za darmo. Paczkomaty są też tutaj w modzie w Rumunii. Może nie jest ich tak dużo jak w Polsce, ale widać, że ludzie też korzystają z tej usługi. A szczególnie na takich wielkich osiedlach jak tutaj. I to tyle na temat cen żywności z Bukaresztu. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Ceny są mniej więcej takie jak w Bułgarii. Myślę, że jest tutaj w tych krajach trochę taniej niż w Polsce, dużo taniej niż w Europie.
zachodniej, także można tutaj sobie zrobić fajne wakacje, pozwiedzać ciekawe miasta, na przykład jak stolice tutaj Rumunii lub Bułgarii, i można oczywiście udać się nad morze. Pogoda coraz lepsza, koniec maja, robi się fajnie tutaj ciepło. Także jeżeli Wam się podobał ten film, to dajcie nam łapę w górę, subskrybujcie nasz kanał, piszcie fajne komentarze i oglądajcie kolejne odcinki, które Wam podlinkuję tutaj w tym miejscu. A na dzisiaj życzę Wam, jak zwykle, przepięknego dnia.